Nowa informacja. Tajemnicza śmierć. Spalenie na kuchence gazowej. Do dramatycznego zdarzenia doszło w godzinach nocnych w Łodzi. Pewna 62-latka została obudzona przez wydobywające się swąd palnizny. Po wejściu do kuchni okazało się, że na kuchence gazowej palił się jej syn. Tragiczne wydarzenie miało miejsce w nocy z środy na czwartek w jednym z mieszkań przy ulicy Pruchnika. Obudzona przez swąd spalenizny 62-latka dostrzegła ciało swojego 34-letniego syna, które leżało na kuchence i było objęte płomieniami. Kobieta zdołała ugasić ogień, po czym roztrzęsiona wezwała pogotowie ratunkowe. Przybyli na miejsce zdarzenia ratownicy, nie byli jednak w stanie uratować mężczyzny. Jego ciało częściowo było już zwęglone. Policja pod nadzorem prokuratury prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 34-letniego mężczyzny. W najbliższych dniach ma zostać przeprowadzona jego sekcja zwłok. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.